Halo, witam Państwa, ja jestem oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Daily. Dokładnie tak, lecimy sobie dalej. Nagrywam to wcześniej niż inne filmy z Daily, nagrywam to w ten sam dzień, kiedy Wam zapowiedziałem to Daily, więc nie wiem, kiedy to się pojawia. Jest to taki film, wiecie, zapasowy, żebym czasami nie zrobił topy i nie skończyły mi się materiały, więc rzucam sobie go. Gramy w Higher and Lower. Co to jest za gra? Gra, która pojawiła się już na moim kanale. Jezu, jak ja szybko mówię. Gra, która pojawiła się na moim starym kanale i jest bardzo fajna moim zdaniem. I chodzi o to, że, zaraz wam wyjaśnię zasady tutaj. Wchodzimy sobie w typ Classic i mamy teraz dwie opcje. Mamy Tottenham Hotspur, co jest prawdopodobnie jakąś drużyną koszykarską, tak mi się wydaje. I mamy Tim Berners-Lee i to jest prawdopodobnie jakiś aktor. I o co chodzi w tym tutaj challenge'u? Ja sobie kamerę poprawię, bo uciekam z kadru. Chodzi o to, żeby zadecydować, czy według Google Trends, nie? Czyli po prostu wyszukiwarki Google'a, więcej osób wpisuje w internet Tima Berners-Lee czy Tottenham Hotspur. No i w tym przypadku na przykład wydaje mi się, że Tottenham Hotspur czymkolwiek nie jest, jest bardziej popularny od tego kogoś, więc weźmiemy sobie lower. No i wygraliśmy, mamy punkcik, no i lecimy sobie dalej, teraz mamy tego Tima Bernera, no i mamy Apple Watch. No i Apple Watch jest popularny, więc klikamy sobie higher. No i mamy 4 miliony, proszę bardzo. Chodzi tutaj o to, że mamy dojść sobie do jak najwyższego wyniku, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. Zostawcie kciuka, jeżeli wam się to podoba i w ogóle podoba wam się daily, to dajcie znać, że wam się podoba daily, bo w sumie to nie wiem, nagrywam to przed daily, więc jestem taki trochę, wiecie, niepewny, nie? Czy to w ogóle wypali. Tak czy siak, lecimy sobie Apple Watch versus Barry Manilow. To jest prawdopodobnie jakiś piosenkarz i nie jest to super popularny, więc dajemy sobie lower i jedziemy sobie dalej. Mamy The Shining i The Shining to może być jakiś film czy coś i są dwie siekiery, więc ja bym dał, że to jest popularniejsze od tego gościa. Dokładnie, ej, super mi idzie w ogóle, nie? Bo ja tutaj chciałem powiedzieć, że będę miał 0 punktów cały czas. SpongeBob jest w ogóle super popularny. SpongeBob nie jest super popularny, jest to głupia gąbka. No i przegraliśmy. Słuchajcie, co tutaj zrobić, żeby bardziej rozniecić widownię, nie chcę was podpalać, chwila. Co tutaj zrobić, żeby zrobić więcej emocji? Myślę, że możemy sobie tutaj zrobić jakieś dodatkowe zasady. W okazji, że na moim kanale jest bardzo dużo widzów Taerna, to oczywiście pokuszę się o zrobienie giveawaya z Taerna i maksymalny wynik, jaki osiągniemy, to będzie równowartość prezentu dla was, więc piszcie swoje niki z Taerna pod tym filmem. Trochę niespodziewane, prawda? Słuchajcie, każdy punkt, który zdobędziemy, to będzie 50k na giveaway dla was. Czyli w tym momencie już macie gwarantowane 200 tysięcy na giveaway. Zobaczymy, ile będzie po prostu na koniec. Jeżeli zrobimy na przykład rekord 20, no to rozdamy wam po prostu coś o wartości miliona. Więc myślę, że będzie takie fajne. Lecimy, nie? Lecimy, piszcie swoje niki, jeżeli to oglądacie. A ja teraz idę grać. Lacosta kontra Astma. To jest trudne, ponieważ Astma jest chyba dosyć często wpisywana w internet. Lacosta to jest team, więc ja będę dał Astma. No i przegraliśmy, super, bardzo dobrze mi poszło. Zagrajmy jeszcze raz. Mamy Chrisa Angela, czyli jakiegoś gościa w fajnych włosach. I mamy The Undertakera. Undertaker mi się z czymś kojarzy, ale nie wiem, z czym damy higher. Nie mam bladego pojęcia, jakimi są ci ludzie. Tylko tam jakiś murzyna. Ten murzyn wygląda na dużego murzyna i wygląda na go... Zmonetyzują mi film zaraz. Ten czarnoskóry afroamerykanin bez afro wygląda na dosyć fajnego, czarnego... Fajnego afroamerykanina bez afro, więc wydaje mi się, że będzie popularny. Ten afroamerykanin bez afro nie jest popularny. Play again. Dobra, mamy Insomnie versus Michaela Flynna. Michael Flynn jest chyba dosyć popularny. Nie jest dosyć popularny. Super mi idzie. Problem nagrywania takich materiałów jest taki, że robię z siebie debila, bo nic nie umiem. Okej, mamy South Parka. South Park jest super, ale mamy też Pitagorasa. No i Pitagoras nie jest super, bo jest chyba popularniejszy od South Parka, tak mi się wydaje, bo jednak jak jesteście, wiecie, uczniami i chcecie dowiedzieć się, jak wygląda wzór Pitagorasa, no to wpisujecie wzór Pitagorasa, a nie Pitagoras, więc wezmę lower. Dokładnie. Okej, South Park jest jednak lepszy. Mamy Pitagorasa i Toy Story, oczywiście Toy Story będzie mocniejsze, chociaż mało, tylko milion. I mamy Syrię. W Syrii coś tam się dużo dzieje ostatnio, więc wydaje mi się, że to jest taki chwytliwy temat, więc damy higher. Okej. Gramy, gramy, słuchajcie, jest dobrze. Mamy 3 punkciki. Syria kontra Zlatan Ibrahimović. No i to jest ciekawe. Wydaje mi się, że aktorzy mają trochę więcej kliknięć, bo jednak wpisuje się tak bezpośrednio te frazy, które nas interesuje, czyli imię, nazwisko, więc damy mu więcej. No i niestety był mniej. Mamy Hawtona Effect, czyli coś. Jakiś efekt kogoś, nie? Jakieś dymy tutaj są, nie wiem. Getto. I Michaela Jordana. Oczywiście Michael Jordan jest super popularny. Jakby szanujemy Michaela Jordana i jedziemy sobie dalej. Mamy Burberry. I co to jest Burberry? To jest jakieś słówko po angielsku, tak? Sobie sprawdzę w internet chyba, wiecie, co to jest Burberry. To jest jakiś ekskluzywny brytyjski dom mody. Jest tak super ekskluzywny, że go nie znam, więc Michael Jordan jest fajniejszy. Kochani, jeżeli chcecie drugą część Higher and Lower, w której na przykład sobie rozwalę jajko łeb, jeżeli będzie mi źle szło, to zostawcie kciuka. No oczywiście to będzie popularniejsze, dokładnie. To było łatwo na pierwszy punkt, mamy Bigla. Czy Bigel jest popularniejszy od Wielkiej Brytanii? Tak, raczej tak. Wydaje mi się, że będzie częściej wpisywany, bo ludzie chcą zobaczyć, jak wygląda Bigel, nie? Więc damy higher. Jest tak samo, czyli zaliczyło. Dobra. No, Mini Coopera.
No, lower. Okej, tak samo i dalej zaliczyło, całkiem ciekawe. Mamy Mini Coopera versus Chevroleta. Chevrolet chyba jest bardziej popularny od Mini Coopera, ale Mini Cooper może być bardziej klikalny, nie? Bo sobie wpisujesz Mini Cooper, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Więc ja bym dał, że Mini Cooper jest lepszy. No i nie jest lepszy, niestety jesteśmy debilami. FA Cup versus Green Bay Packers. Nic mi nie mówi ani jedno, ani drugie. To ma milion, więc to będzie prawdopodobnie mało miało mniej. 2 miliony ludzi to śledzi, a ja nie. Walmart versus Barry Manilow. Barry Manilow miał mało, to już pamiętamy. Weźmiemy sobie mniej, nawet nie wiem, co jest Walmart, tak szczerze, ale nie będę się przyznawał. Mamy Barry'ego Manilowa versus Kremacja. Kremacja, to kremacja będzie popularna, nie będzie. Pewnie nie jest kremacja takiej, jakiej myślę. The Flintstones versus Exchange Rate. No to teraz mamy Flintstones. Dlaczego Flintstone'owie mają 70 tysięcy tylko? To jest najlepsza bajka świata. Halo. Okej, mamy Nestle versus Tara Palme Tomkinson. Ona jest mniej popularna chyba od Nestle, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, full focus. No Looney Tunes. Looney Tunes musi mieć bardzo dużo. Nie ma wcale tak dużo. 450 tysięcy. Wow. Nintendo Switch, popularny temat. Dajmy więcej. 11 milionów, dokładnie. I teraz będzie prawdopodobnie łatwo iść dalej. No Nintendo Switch jest bardziej chwytliwy od Ice Cream Bingu, więc damy sobie lower. Okej, okay, to było banalne, no i teraz zobaczymy Qatar Airways. Qatar Airways, nie mam dlatego pojęcia, co to jest, ale to są chyba jakieś linie lotnicze z tego, co rozumiem. W Katarze, więc nie są zbyt popularne. Ale to ma tylko 33 tysiące, więc może są popularniejsze od tego. Mogą być, trudny wybór, damy więcej. Okej, 2 miliony, no trochę więcej. Mamy 50 Shades of Grey. Super film dla dzieci, damy sobie, nie był jednak taki super. Dobra, zagrajmy jeszcze raz, słuchajcie, lecimy po dziesiątkę. Jak teraz wbiję 10 punktów, to co mogę zrobić? To mogę sobie kupić taki strój tego super gościa tutaj na Halloween. Fajny strój będzie, mogę go kupić, jak tu dychę wbijemy. Trochę za mały ten strój, rozmiar 4-6 lat, prawie się mieszczę. Mamy triathlon versus The Sabbath. No to prawdopodobnie triathlon będzie ciekawszy, dobra. I The Sabbath ma tylko 4 koła i mamy Haiti Earthquake. Cokolwiek to nie jest, będzie miał więcej, bo to ma tylko 4000, więc lecimy sobie z banalnie, słuchajcie. Topwatch jest chwytliwym tematem, 100%, dokładnie. Mamy 1,5 miliona, jedziemy dalej, mamy Fidget Spinnera. No i to jest trudne, bo Fidget Spinner jest nahypowany, ale ten hype minął dawno temu, a to jest strona na bieżąco aktualizowana z tego co wiem, więc on może mieć mniej od Stopwatcha. I dałbym, że będzie miał mniej. Albo będzie miał 11 milionów. Też tak może być. Dobra, kochani, jeżeli chcecie kolejną część Higher and Lower Challenge, chociaż do 10, żeby dojść, to... Nie, chwila, ja chcę dojść do 10 punktów. To nie jesteśmy debilami. Zróbmy coś porządnego, w końcu. Coliseum versus Pest Controller. Pest Controller będzie miał więcej od Coliseum. No nie! Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejną część tego, to zostawcie lajka, dajcie znać coś tam, nie? Widzimy się jutro na kolejnym odcinku Daily, zapraszam też na Instagrama, link jest w opisie. No i cóż, widzimy się jutro. Powiem wam szczerze, że takie nagrywanie Daily jest o tyle fajne, że nie muszę aż tak super się starać, żeby każdy materiał był wyjątkowy, bo po prostu materiały są często, więc całkiem fajnie, mogę nagrywać sobie takie właśnie pierdoły i to jest super. Fajnie mi się to nagrywa, nie? A jako materiał, na który się czeka tydzień, mógłby być taki przypał, trochę mocny, wiecie. Czekacie sobie tydzień na Taerna, a tutaj w Higher and Lower Challenge wchodzi, nie? Więc tak. Nie wiem, który to jest materiał. Widzimy się jutro.